Czuko moi drodzy, z tej strony Jacktron. Witam was w tym materiale, pikem. Jak widzicie, to jest mój pikem, który omawiałem z wami w poprzednim wideo. Pozwoliło mi to zdobyć 44 punkty. Tak naprawdę tutaj ten pikem mógł pójść w każdą stronę. Nie? Grupa B jedyna jako perfekcyjnie wytypowana. Grupa A, grupa C i grupa D 50-50. 44 punkty daje nam Red Bramble Bug. Nie ma tragedii, mogłoby być lepiej, ale wiadomo, jest ciężko wytypować wszystko poprawnie. I teraz w tym wideo przedstawię wam mój knockout stage. Nie będzie tutaj raczej zaskoczeń żadnych. No i do dzieła. A, jeżeli wam się spodobał ten filmik, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I też podzielcie się waszymi pikemami i co sądzicie na ten temat. Oczywiście G2 wygra w mistrza świata. No niestety nie w tym roku. Mimo, że bardzo bym chciał, to jednak wątpię, że G2 wyjdzie wyżej niż półfinał, bo mają Damwon. Ale dobra, idźmy od początku, od góry. Top Sports na Fnatic. Top Sports, tak, można mówić, że oni nie wyglądali dobrze, bo tam na Ameryczkę się potknęli w ostatnim dniu, ale to nie ma znaczenia, to były best of jedynki. Zobaczycie w best of 5, jak wschodnie drużyny będą orać teraz, naprawdę, a Top Sports jest właśnie jedną z tych ekip. Niestety Fnatic wylosowało najgorzej jak mogli, w swojej grupie też nie wyszli z pierwszego miejsca, więc dlatego dlatego taka drużyna im się trafiła. Kogo miało Fnatic? Genji miał w grupie, a na Genji nie wygrali, na Top Sports też nie wygrają. Tutaj Suning, JD Gaming, ciekawy matchup. Pamiętam, że Top Sports w LPL-u spotkało właśnie Suning bodajże w playoffach i totalnie dostało stompa Suning. 3-0 Top Esports, a później w finale 3-2 wygrali na JD Gaming. I JD Gaming wygląda dobrze. Wydaje mi się, że wyglądają nawet lepiej niż Suning, chociaż tutaj kwestia jest taka, że Suning i JD Gaming tutaj nie ma już różnicy w wyborze bohaterów dla dżunglera, tak jak Jankos miał trochę problem z zastosowaniem się do mety. Może nie tyle co Jankos, a nawet całe G2. A JD Gaming i Suning nie będą mieć właśnie problemów z tym i wydaje mi się, że JD Gaming ma po prostu lepszych zawodników i wyjdą z tego meczu obronną ręką. I też, co jest ważne, JD Gaming gra dość metodycznie, a jest to jedyna taka drużyna chińska, która znaczy nie jedyna, no, taka jest narracja, tak? Ale faktycznie jest w tym ziarno prawdy, że JD Gaming z tych drużyn chińskich gra takie najbardziej metodyczne makro i w Best of 5 wydaje mi się, że im się to opłaci, dlatego JD Gaming tutaj wygra z Suning moim zdaniem. Przechodzimy na dół, G2 moim zdaniem wygra na Genji, a są po prostu lepsi, znaczy trochę się martwię tutaj o botlane, w sensie nie o Mikiego, bo Miki wraz z Klisangiem są lepszymi supportami na turnieju obecnie, ale Ruler. Wydaje mi się, że Ruler jest w dużo, dużo, dużo lepszej formie niż Perks i mam nadzieję, że to nie zadecyduje o spotkaniu. Klit jest bestią, naprawdę Klit jest bestią, więc tutaj też, tutaj są te dwa matchupy, Ruler i Klit, które mogą zaważyć na korzyść właśnie koreańskiej drużyny. Aczkolwiek mid, support i top lane jest na korzyść właśnie G2. Wydaje mi się, że tutaj może być ciężka batalia, nawet 5 map dojdzie, ale mimo wszystko G2 wygra ten mecz. Na dole Damwon i DragonX, powtórka z finału koreańskiego, gdzie Damwon totalnie zastępowało 3-0, DragonX nie miało nic do gadania. Damwon na tych Worldsach wygląda wyśmienicie, non-stop, są najlepszą drużyną w każdym meczu, którym grają. Więc bez zaskoczenia tutaj Damwon wygra. Top Sport od JD Gaming, kolejny rematch, tym razem z finału chińskiej ligi. I tutaj jest ciekawie. Mimo wszystko postawił sobie no, Top Esports, mają niesamowicie uzdolnionych graczy i wyjdą z tego meczu obronną ręką, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby JD Gaming wygrało. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby JD Gaming wygrało, ale jest to, wiecie, chodzi o to w tych pikemach, że
Nigdy nie jest tak ślicznie i pięknie, jakby się można wydawać, mimo że zawsze się kieruje rozumem i to wygra, ale na koniec końców i tak wszystko wychodzi inaczej. Ale kierując się po prostu chyba szansami, matematycznymi szansami, wydaje mi się, że Top eSports ma największe szanse, żeby wygrać ten mecz. Na dole G2 na Damwon. Rematch z poprzednich Worldsów. Naprawdę dużo rematchów jest w tych playoffach. I też ważne jest to, że chyba nigdy nie było tak nastakowane w ćwierćfinałach, jak jest właśnie w tegorocznych Worldsach. Naprawdę każda ekipa mogłaby wygrać Worldsy. Naprawdę. Każda z tych ekip mogłaby być mistrzem świata i nie byłoby w ogóle żadnego wstydu. Łącznie z europejskimi drużynami. G2 i Fnatic są dobrymi ekipami, bardzo dobrymi. Damwon to nie jest Damwon, które czołguje, chociaż pamiętam tutaj shoutout dla Stacha, mojego moderatora z Discorda i Twitcha, który przypomniał mi właśnie o ekipie Longziu w 2017 roku. Była taka ekipa, tam grał bodajże Pinat, tam grał. Zobaczmy w sumie. Tam grał na pewno. Tam grał Gorilla na pewno. BDD? Nie, czekaj, kto to był? To jest January 28 Left. To chyba był Peanut, Kaz, Khan, BDD, Prey, Gorilla. Tak, to chyba była ta ekipa, która zrobiła tak samo jak. Znaczy, Damwon zrobiła 5-1, tak? A Longziu w 2017 zrobiło 6-0, żeby później przegrać na koreańską ekipę w ćwierćfinałach 3-0. To był wówczas Samsung Galaxy, które poszło po mistrza świata. Więc to jest bardzo ciekawe, czy Damwon szokuje w playoffach. Nie wydaje mi się, bo Damwon szokowało w poprzednich splitach. Zawsze jak nadchodziły playoffy, Damwon ogarnęło głowę, więc nie spodziewam się, że tutaj będzie mental boom dla nich i obstawiam, że wygrają ten mecz. I teraz finał. Kto zostanie mistrzem świata? To jest bardzo ciekawe. To jest śmieszne, bo można by to nazwać top eSports przeciwko bot eSports. Znaczy, na odwrót, znaczy, no w sumie tak, znaczy, w sumie nie. Nie, przepraszam. Ten mecz w sumie można by określić top eSports przeciwko bot eSports, bo DragonX ma świetny botlane w postaci Kiri i Defta, najlepszy chyba na turnieju, a Damwon ma najlepszy topside w postaci Nugriego. W postaci Showmakera i w postaci Kaniona, a więc to też będzie bardzo ciekawy mecz. Czy lepszy bot, czy lepszy top wygra w tym meczu, ale mimo wszystko przewaga topside'u Damwon jest no kolosalna. Mimo wszystko, że mimo tego, że DragonX ma Chovy'ego, na przykład jest świetnym zawodnikiem, tak? Piosik też jest genialnym junglerem, ale jednak no topside w ogóle Damwon jest strasznie zgraną ekipą i meta się totalnie do nich podpasowała na te Worldsy. Dlatego też im tak dobrze idzie. Ale wracając do finału, Damwon na top eSports. Tutaj na pewno lepszy botlane do top eSports w postaci Jekylla i Yuania. Nie wiem, jak się wymienia jego nickname, przepraszam, nie będę nawet próbować. Więc tak, ale Jekylla przeciwko Ghostowi, no to jest potężna przewaga. No i topside też jest bardzo ciekawy. Tutaj bym dał na korzyść raczej Damwon. I też Damwon jest po prostu bardziej zgraną ekipą niż Top eSports. Top eSports właśnie bardziej polega na tych indywidualnych outplayach, a Damwon, mimo że ma genialnych zawodników, najlepszych na świecie, to oni też grają bardzo, bardzo zgranie i wydaje mi się, że w Best of 5 to przeważy szalena ich korzyść. Dlatego Damwon, mistrzem świata, moi drodzy. Mistrzem świata Damwon. Zaskoczenia raczej nie ma, zobaczymy. Wydaje mi się, że albo Damwon, albo Top eSports. Nie wydaje mi się, że ktoś inny będzie mistrzem świata, ale zobaczymy. Może ten pick będzie totalnym hitem, mimo że wydaje się bardzo, bardzo realny, żeby się taki stał. Chociaż nigdy tak nie ma w życiu, że wszystko to, co się wydaje, że będzie, to tak będzie. Zawsze są jakieś problemy i przeszkody na drodze. Ale dobra, nie będę przedłużać, bo nie będzie też montażu w tym filmie. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobał ten film, to dajcie łapki w górę i zostawcie komentarz. Poradnik do Leony będzie 14 października, więc wyczekujcie. I też pojawi się Nerwy na jakichś ćwierćfinałach na komentowaniu. Więc ja się z Wami żegnam. Ciuko i do następnego.